Siemano, witajcie z tej strony Wojan i dzisiaj będziemy szukać Paliona. Słuchajcie, jesteśmy na Wojanowicach 2.0 już jakiś czas i nigdzie tutaj Paliona nie widziałem, więc no niemożliwe, żeby Ondrej gdzieś był. Po prostu no nie ma opcji, nawet nie wiem, czy on zareagował na nasz dom. Tego nie sprawdzałem, więc chodźmy to sprawdzić. Czy Ondrej reagował na nasz dom? Czy jest jakiś ślad po nim? Czy on w ogóle tutaj był? To jest pytanie. Słuchajcie, crafting table chyba ja tutaj położyłem ostatnio. Dzisiaj będziemy tak, będzie Sherlock Wojan, będzie szukał Paliona. Tak, detektyw Wojan, Sherlock Wojan, ziom, ją, elo, elo. Więc oglądajcie do samego końca, koniecznie subskrybujcie kanał, chociaż chyba tego nie musicie robić, bo większość i tak subskrybuje. A jak nie subskrybuje, to na pewno nadrobi, ponieważ kozak tu filmy są. Słuchajcie, tutaj nadal jest ta woda już chyba nigdy nie zostanie wyciągnięta stąd. Słuchajcie, no nie ma żadnego śladu po Palionie. Nie ma kompletnie żadnego śladu po Palionie. Paliona tutaj nie było. Nie ma i nie było. No słuchajcie, i mam nadzieję, że będzie. A nie, że nie ma, nie było i nie będzie, bo to byłaby lipa. Mam nadzieję, że będzie. Będziemy go oczywiście szukać. Najpierw chciałbym pójść na oczywiście miejsce, które najbardziej jest logiczne, że tam może być Palion. Na Palionowicach będziemy go szukać. Albo jakichś, nie wiem, jakichkolwiek śladów. Słuchajcie, tutaj mamy ten nasz mob grinder, który zrobiliśmy. Właśnie sobie spadł szkielecik, więc pyk, dziękuję bardzo. No i co? Wezmę sobie szybciutko eletrę, którą tutaj mam, chociaż ta jest rozwalona. Czy ja mam jakąś książeczkę z... Ej, co to? Co to tutaj jest? Słuchajcie, znalazłem coś. Dobra, tam nic nie ma, ale... Czy to jest jakaś po prostu dziura, czy co? Bardzo podejrzane, powiem wam szczerze. Tych tabliczek nadal nie zniszczyłem. To te tabliczki w sumie nie wczytywałem się. Okej, okay, one są cały czas takie same. Dobra, to ja je teraz zniszczę i elo. Ojejku, ile ja mam tych rzeczy od mobów. Dobra, ja je szybko odłożę. Postanowiłem, że przy okazji, oj nie to, wezmę sobie błonę fantoma. No i słuchajcie, ile będzie kosztować mnie naprawa tej elytry? 3 levele. Ej, to nie jest źle, chociaż mamy 53 level. No i głupio enchantować taki level. Słuchajcie, to jest naprawdę bez sensu. Więc wydaje mi się, że na samym początku totalnie wykorzystamy ten level, potem dopiero oczywiście pójdziemy sobie ogarnąć tego palionita i tak dalej. Ale na początku chciałbym totalnie sobie ten level ogarnąć na najlepszym poziomie możliwym. W sensie po prostu, żeby nie marnować 3 leveli na 50 poziomie, bo to jest naprawdę duża strata. Tutaj mamy skórę. Możemy sobie zrobić książeczki. Cyk, 42 książki. Oj, 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 dużo. Okej. Zaczynamy enchantowanie. Mamy mało lapisu, ale tam chyba gdzieś jest. Wydajność 3. Spoko, zawsze spoko. Tylko, że najbardziej mi zależy szczerze na ochronie. O, właśnie, ochrona 3. To jest to, na czym mi zależy. Płomień. Płomień na łuku? W sumie wezmę sobie, jakbym kiedyś chciał wykorzystać ostrość 3. A, już nie mam lapisu, musimy iść po lapis. Będziemy sobie to tak szybciutko enchantować. Nie mam ochoty tutaj tego przedłużać, więc cyk, zrobimy sobie szybkie enchanty po prostu książeczek z tego. Cyk, ostrość 3, biorę. Cyk, szczęście 2, biorę, zawsze coś. Cyk, odrzut 2. Nie wiem, kto wymyśla te enchanty, ale powiem tak, no totalny lamus to musi być. Ale dobra, wydajność 3, więc spoko. Ochrona 3 kolejna, to akurat bardzo dobre. Odrzut kolejny 2, no ja cię kręcę. Czemu mam szczęście na odrzut? Okej, dobra, i skończyło się, słuchajcie, mamy to. W takim razie teraz możemy spokojnie naprawić elytrę bez żałowania naszych leveli. Ha, chciałem lapisa naprawić, no to nieźle. Okej, płonę fantoma sobie oczywiście odłożymy tutaj w tym miejscu. Proszę bardzo, tutaj mamy lapis. Nie, lapis był tutaj, proszę. Wszystko musi być posegregowane, bo potem są problemy. No i książeczki nasze odłożymy sobie tutaj, proszę. Proszę. I jeszcze proszę. Dobra, no i co? Zakładam sobie tą elytrę czym prędzej i pierwszy cel to oczywiście Palionowice, w których mnie naprawdę bardzo dawno nie było. Jestem ciekaw, co tam będzie. Ej, ale wiecie co? Mam pomysł, wezmę sobie tą lepszą zbrojkę. Tą zbrojkę, tą nederytową. Bo słuchajcie, no jeżeli coś się złego wydarzy, jeżeli spotkam tego Onsron czy cokolwiek, to przynajmniej będę mógł jakoś z nim walczyć, albo cokolwiek, wiecie. Będę już jakoś zabezpieczony. Więc tą sobie zbrojkę tutaj odłożymy. Proszę bardzo, nie chcemy jej. I lecimy sobie full przygotowani. Ej, czekaj, a narzędzia też możemy? A nie, narzędzi nie mam niestety. Ale dobra, tak czy siak jesteśmy przygotowani. Narzędzia w każdej chwili będziemy mogli zrobić, ponieważ już jakieś tam nederytowe sztabki ogarnąłem sobie. No i co? Pozostało nam już tylko lecieć do Palionowic. Ale jestem ciekaw, czy tam cokolwiek się zmieniło. Jestem nadal ciekaw tego, tego tutaj portalu. Nie wiem, co to jest za portal, kto go zrobił. On jest bardzo podejrzany. Nie czytałem, niestety nie zdążyłem waszych komentarzy przeczytać, ale no nie wiem, podejrzewam, że to mógł być Palion. No tylko on wie, gdzie są Wojanowice. No i Kati, ale Kati raczej by nie zrobiła takiego portalu. Wydaje mi się, że to jest sprawka Paliona. No tylko, że jak widzicie, Paliona... What? What? Co jest grane?
On był... Ja cię kręcę, ja myślałem przez chwilę. Ja... O cię! Okej, muszę was tutaj porozwalać, bo jest naprawdę niebezpiecznie. Okej. Ja... Au, au, au. No serio? Co tu się dzieje? Zostawcie mnie! Ja cię kręcę! Zostawcie mnie! No moby głupie, wy normalnie macie normalnie rozum i godność człowieka? Albo chociaż moba? Żeby mnie tak bić? Uciekam stąd, bo mnie denerwujecie. Słuchajcie, ja myślałem, że tam była główka Widera, a to była główka... O nie, jeszcze mnie te fantomy gonią. Ja cię kręcę, słuchajcie, to się dzieje, tyle rzeczy. Dobra, ja lecę się przespać do tej wioski, która tutaj jest. Żeby fantomów nie było, żeby był dzień. No i ja już nie będę przedłużał. Widzimy się po prostu u Paliona. Sprawdzić, czy cokolwiek się tam wydarzyło. Dyn, 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 dyn. Łocie pani, witamy w Palionowicach. Ja cię kręcę, jak mnie tu dawno nie było. Hello, hello, Palionowowice. Ale jajca. Słuchajcie, nic tutaj póki co nie widzę. Cały czas są te same kolory. Czy ty się nazywasz? Nie, ja myślałem, że to jest ten osiołek, który się jakoś dziwnie nazywa. No ten wariacik non-stop ma głowę w tej... Ma non-stop głowę w ziemi. O co chodzi? To jest jakiś typ normalnie pijany. No widzicie to? Jakiś typ totalnie pijany. Tu jest jakaś tabliczka. Wojtek, gdzie jesteś? Ej, słuchajcie, tutaj był Palion. Czy to... Palion mnie tutaj szukał? Wojtek, gdzie jesteś? No, jestem na Palionowicach. Dobra, będziemy sobie zbierać te tabliczki, żeby sprawdzić, ile było informacji. Wojtek, jesteś super. What? Kto to pisze? O co chodzi? Nie ogarniam tego trochę. W ogóle, jak śmiesznie wyglądają te golemy, ponieważ one są już dosyć mocno rozwalone, a w najnowszej wersji właśnie widać poziom zużycia golemów, że tak to określę. Więc śmiesznie to wygląda. Dobra, chodźmy sobie do... O, kolejna tabliczka! Proszę, Wojtek, powiedz, gdzie jesteś. No jestem... No nie wiem, jak mam to określić. No jestem... Teraz na Palionowicach jestem, no. Od kogo to jest informacja w ogóle? Teraz nie wiem, czy iść, czekaj. Gdzie ja mam iść dalej? Dobra, sprawdzimy sobie tutaj ten wieżowiec. Może coś w wieżowcu jest. Ja cię kręcę. Dobra, może coś... Może... Ojejku. Wow, zapomniałem, że tutaj rozwaliłem to totalnie. Okej, okay, może... O, dobrze, dobrze, dobrze. Wrócimy sobie w ten sposób. Do góry, do góry, do góry. Okej, okay, czy coś tutaj jest? Nie no, klucz do komnaty Paliona. To jest to wszystko, już wiemy. Co, od czego tutaj co jest. Ale słuchajcie, nadal śladu Paliona nie widzę. Dobra, wychodzę tam. Wychodzę! Nie ma tutaj nic. Idziemy dalej. Już naprawdę jestem... Ej? Jestem, chciałem powiedzieć, że jestem zmęczony tym wszystkim. To ty zrobiłeś? Halo Wojtek, tu Palion. To Palion jest, to są wiadomości Paliona. No tak, to zrobiłem ja, słuchajcie. Tutaj nadal jest ta szyba. No tylko, że to jest, nie wiem czemu, rozwalone. To ja zrobiłem, ale jest jakoś w połowie rozwalone. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Naprawdę. O, kolejna ta tabliczka. Co to jest, co to jest? Palion, przyjaciel, zakładaj. A, to jest, to są stare tabliczki, a to? Wojan jest poszukiwany. A to nie wiem, czy to ja zostawiłem? Nie, no ja bym nie mógł zostawić. Ale to w takim razie kto to zostawił? Może też Palion to zostawić. Chociaż nie wiem, czy ja to wcześniej już przeczytałem, czy nie. Dobra, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd czym prędzej. Słuchajcie, idziemy dalej, szukamy tropów Paliona. Szukamy tropów Paliona. Gdzie one mogą być? Jakiekolwiek tropy. Może w jego domku. Może w jego domku, a może... O! Zauważyłem kątem oka tą tabliczkę. Chyba już cię nigdy, Wojtek, nie odnajdę. No ale to dlaczego on nie chce przyjść na Wojanowice 2.0? Ja tego nie ogarniam. On mnie szuka, a ja jestem na Wojanowicach 2.0. Chyba, że on był na Wojanowicach 2.0, ale kiedy, wiecie, wysłano mnie na tego widelca w jakiś sposób, wtedy, no po prostu on tam był i mnie akurat nie mógł znaleźć. I może dlatego tak mnie tutaj szuka. Dobra, idę w stronę tutaj mostu, bo wydaje mi się, że ta tabliczka tutaj właśnie prowadziła i mamy tutaj kolejne tabliczki, więc cyk, przeczytamy sobie je szybciutko. Smutno mi. No nie, no Palion, dlaczego ci smutno? Ale cały Palion, ale Palionowe. Ale z tej strony Wojany Palion i wo... O, kolejna tabliczka. Jeśli to widzisz, wiedz, że idę do Wojanowic 1.0. Okej, okay, czyli jego już tutaj nie ma? Nie ma na pewno żadnego jeszcze śladu. Musimy sprawdzić, nie może nam nic umknąć, słuchajcie. Jeżeli coś nam umknie, będzie lipa. Nie no, tam na dół chyba się nie opłaca schodzić. Słuchajcie, to luknę sobie tylko tutaj. Okej, okay. Tam są nadal te same tabliczki. Tak, tam się nic nie zmieniło, okej, okay. Dobra, czyli słuchajcie, wydaje mi się, że już więcej tabliczek nie ma. Chociaż sprawdźmy jeszcze z tamtej strony. Ale Palion w takim razie jest szansa, że po prostu jest na Wojanowicach 1.0, nadal. Nie wiem, jak długo są te tabliczki, czy to są jakieś stare tabliczki, czy co. Ale
No, mi się wydaje, że musimy po prostu lecieć do Wojanowic. A żeby lecieć do Wojanowic, trzeba pójść przejściem tajnym z Netheru. Wiecie, to przejście netherowe, takie tajemnicze przejście, którym dostaniemy się właśnie prościutko do Wojanowic 1.0, z tego co pamiętam. Chociaż nie, czekaj, ej! Czy to będzie w ogóle działało teraz, to przejście? Bo słuchajcie, Nether się całkowicie zmienił, co nie? Dobra, idziemy sprawdzić, czy to przejście działa. Ej, gdzie to było? Choć nigdzie nie widzę tych dyń, które kiedyś tutaj były. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło, dlaczego tych dyń nie ma. Nie wiem, czy ja w ogóle w dobrą stronę poleciałem. Wydaje mi się, że chyba coś mi się pomyliło. Okej, naprawdę... Naprawdę nie wiem, gdzie już mam lecieć. Słuchajcie, nawet nie poznaję tego miejsca aż tak. Tak dawno mnie tutaj nie było. Czekajcie, no to musi być na wstępie tego lasu. Gdzieś tutaj na samym wstępie. Ja nie pamiętam, żebym chodził jakoś mega... O, to było tutaj! What? Co tutaj robią ziemniaki? O co chodzi? Ja nie pamiętam, żebym tak jakiekolwiek ziemniaki tutaj zostawiał. Okej, wyrzucę te rzeczy. Wyrzucę te rzeczy na znak, że tutaj też ktoś był. Słuchajcie, proch i to też. Dobra, tutaj było przejście do tej tajnej bazy. Cyk, rozwalamy, pięknie, nadal jest, dobra. I teraz pytanie, czy to przejście będzie działało nadal? Bo słuchajcie, Nether się totalnie zmienił, nie? Więc nie wiem, czy to będzie działało. Dobra, przechodzimy i sprawdzamy, czy to przejście działa. Uwaga. What? What? Gdzie ja jestem? Ej, what? Dobra. Już wiemy, że przejście chyba nie działa. Chociaż czekajcie, bo ta komnata ogólnie bardzo podobno wygląda. Tutaj było od razu wejście, co nie? Może jest nadal. Halo? Jest tu kto? Słuchajcie, nie ma. Nie ma, to jest po prostu chyba takie po prostu... Takie po prostu tutaj przejście. Chociaż pamiętam to jakoś, pamiętam, że tutaj coś takiego właśnie było. Chociaż nie jestem tego do końca pewien. No ale dobra, nie, przejścia nie ma. Nie będziemy robić teraz od razu nowego przejścia, tylko lecimy prosto do Wojanowic. No niestety Elektrom. Kawał drogi, ale trzeba lecieć. O, dolatujemy, ludzie. Ale już się bałem, bo patrzcie, ile mi zostało fajerwerek, widzicie? 4 ostatnie fajerwerki, ale dolatujemy. Ojejku, jakie te Wojanowice są inne. Takie, w sensie, nie wiem, no są nadal takie same, ale jak ja tutaj dawno, mnie tutaj tak nie było, że aż mnie dziwi, co to jest. A to co to jest? A, to jest nowa recepturka, jakby redstone'a, można tak robić? Ach, ta nowa wersja cała, widzicie? Jakie to dziwne wszystko. Dobra, sprawdzamy, czy są tutaj jakieś ślady. Popalion. Puszek okruszek i brudy ryc i paprotka. Ale się za wami stęskniłem. Jak ja was dawno nie widziałem, co to jest? Parkour, a to już jest stare. Okej, okay, to rozwalę, bo to jest zawsze te drabiżki mnie potem mylą. Okej, okay, tutaj mamy cały czas ten prezent od Matrunerika. Okej, okay, sprawdzamy tutaj. Tutaj nic nie ma. Jest główka paliona, okej, okay. Czekajcie, może wezmę kilka główek paliona. Wow. Wow, ale mnie przestraszyłeś, byku. Zwłaszcza, że tak inaczej wyglądasz. Już myślałem, że to są te typy z tymi kuszami, tak co strzelają. Dobra, tutaj chyba nie ma żadnego śladu paliona. Idziemy sprawdzić dalej. Idziemy szukać, czy gdzieś tutaj jest palion. Nie to palion, o, Kat jest po... No to kolejna stara tabliczka. Ja rozwalam te wszystkie tabliczki, jakiekolwiek przeczytam. 4 na 10 też nie ogarniam, co to jest. Więc to totalnie niszczę. Wow, co tutaj robi armor stand. Dobra, sprawdźmy, czy coś się zmieniło, bo to są kotki paliona, z tego co pamiętam, wszystkie, co nie? To są wszystkie... Co tu robią główki Withera? Ja nie wiem, czy one były wcześniej, czy nie? Ale te główki Withera to trzeba zebrać, żeby ktoś czasem nie wykorzystał je w jakiś zły sposób i stworzył Withera. To by było straszne. Nie, 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 nie. Dobra, idziemy sprawdzić tutaj. What? Czemu ta ścianka jest zielona? What? Ej, o co chodzi? Czemu ta ścianka jest zielona? Przecież to była czerwona zawsze ścianka. Naprzeciwko P, ej, tego P nie pamiętam. Chociaż może nie, chociaż chyba było. Ej, ale zielona... Nie no, przecież on zawsze miał czerwoną wełnę. To czemu to jest zielone? Czy ktoś mi to wytłumaczy, proszę, na dole w komentarzach, bo zaczynam mieć naprawdę... Dziwię się teraz tego, co tutaj się dzieje, słuchajcie. Sprawdzamy... O, jest jakaś skrzynka. Wojtek Bezportek, halo, gdzie jesteś? Czemu on Wojtek Bezportek powiedział? Okej, okay, no jestem już na Wojanowicach. O, kolejna tabliczka.
Jakby co, będę cię szukał tutaj na Wojanowicach. Kurczę, no ludzie, ja nie wiem, czy to jest jakaś nowa tabliczka, czy to jest stara tabliczka. Bogaty Wojtek tu. Pamiętam to nadal. Kotek, powiedz mi, czy Palion tutaj był w jakichś ostatnich czasach, ostatnich chwilach? Czy to jakoś bardzo dawno temu to są tabliczki? Powiedz mi, Kotek. Coś tam powiedział, ale nie zrozumiałem. Słuchajcie, sprawdźmy jeszcze tutaj jakąś ukrytą bazę, czy... Nie! Oddawaj! Ja cię kręcę. Dobra. Wow! Co to jest? Podczas gdy cię nie było na serwerze, wchodziłem na twój... Okej, to są znowu stare tabliczki, więc je rozwalamy. Musi być porządek w końcu zaprowadzony. Okej, proszę bardzo. Czy coś tutaj się zmieniło? Nie, wszystko nadal jest tak samo. Dobra, słuchajcie. Chodźmy jeszcze... O nie! Zepsułem. Gdzie to było? O, tutaj. Dobra, dobra, dobra. Chodźmy jeszcze na górę, sprawdzimy, czy coś jest na górze. Albo tutaj na dole, o. Ojejku, tutaj jest tylko creeper. Chociaż... O, bo nie! Co ja zrobiłem najlepszego? Co ja zrobiłem? Ja chciałem... Myślałem, że na dwa hity zginie. No przecież mam taki kozacki mieczyk. Ej, no ten mieczyk mnie zawiódł teraz. O nie, zniszczyłem mu to. Dobra, przynajmniej będzie wiedział, że jakiś ślad jest, słuchajcie, jeżeli będzie tutaj wchodził. Ha! To jest, to był plan, to była kwestia planu. Dobra, tutaj nic nie widzę, ale patrzcie, te ślady tutaj gdzieś prowadzą. Chociaż nie pamiętam, od kiedy są te ślady. Te ślady... A to co to jest? To co to jest, słuchajcie, ludzie? What? Okej. Co to tutaj jest? A to? What? Ej, to jest to zejście z góry chyba. Czekaj, serio? Tak, ja to pamiętam to miejsce. Okej, czyli to pamiętam. Ło, ile to jest szalkarowych skrzyń. A to co to jest właściwie? Dobra, czekaj, 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 sprawdzamy co to jest. Ojejko, o, dobra. To jest ta niespodzianka w tym miejscu. Co tydzień będzie otrzymywał nowe przedmioty. Jak będziesz tylko chciał, poniżej będziesz musiał napisać co chcesz. A tutaj jest: proszę o pieska, ale ma już być zaadoptowany przeze mnie. Co to jest, ludzie? To jest na pewno pokój on, ale z kim współpracuje on? Ktoś z Wojanowic nas musi zdradzać, bo współpracuje z nim, z on. Powiedzcie mi na dole w komentarzach, kto to jest. Chociaż, no nie wiem. Nie no, Katy to raczej nie jest. Może... No nie wiem. Serio, nie wiem, nie chcę się domyślać. Ale napiszcie, kto współpracuje z on. Nie ogarniam, dlaczego ktoś miałby nas zdradzać. No czemu on współpracuje? Słuchajcie, pieska jeszcze tutaj nie ma. Więc albo dostał tego pieska i już zabrał, albo jeszcze ten piesek nie powstał. Póki co jeszcze pobędę tutaj na Wojanowicach. No i zobaczymy, czy coś się wydarzy. Ale jest tyle podejrzanych rzeczy, że ja kiedy na tym widelcu byłem, naprawdę przegapiłem sporo rzeczy. Więc no co, pozostało mi tylko powiedzieć tak: subskrybujcie kanał, żeby nic nie przegapić. No i trzymajcie się. Tutaj macie również dwa inne filmy, które mogą wam się naprawdę bardzo spodobać. Więc klikajcie, o nie, a mnie atakują mobki. Więc pa pa!